Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Atom RPG. Poprzednim razem otrzymaliśmy nowe zlecenie od Dana z fabryki, dzięki czemu trafiliśmy do Peregonu, bo właśnie tutaj podobno przebywa urzędnik z Krasnoznamionnego, do którego musimy zagadać w kwestii przeprowadzenia wyborów w Otradnoje, bo właśnie tego dotyczy zadanie, które otrzymaliśmy. Dodatkowo w Peregonie musimy spotkać się z kupcami i spróbować sprzedać im cały ekwipunek, który udało się do tej pory zgromadzić, a jest tych gratów naprawdę sporo. Po drodze do Peregonu dostałem zatrucie, więc zaczniemy od tego, aby wypić trochę wody i pozbyć się tego negatywnego efektu. 37 punktów zatrucia nadal pozostało, ale mam jeszcze jedną butelkę wody, więc śmiało możemy zbić to do zera. No dobrze, ruszajmy w takim razie pogadać z kupcami. Z tymi tutaj nie da się gadać, tego wozu, który jest zwykle zaparkowany. Tutaj z prawej strony w tym momencie nie ma, więc pozostaje nam ten jedyny kupiec, który jest w tym miejscu. I miejmy nadzieję, że ma on przy sobie wystarczającą ilość gotówki, że będziemy w stanie sprzedać wszystko, co w tym momencie niosę przy sobie. No proszę, no jest to miód na moje oczy. Prawie 5000 rubli ma karabin automatyczny HK-33. Niemiecki karabin maszynowy opracowany na bazie karabinu automatycznego HK-G3. Głównymi różnicami HK-33 od G3 były mniejszy kaliber, masa i wymiary. Jak on wylądował w ZSRR? Kto wie? Broń automatyczna, obrażenia 8-10, amunicja 5-45, czyli dokładnie taka sama, jak wchodzi do strzelby myśliwskiej. No dobra, w takim razie zaczynamy wyrzucać wszystko, co jest do sprzedania. Myślę, że noże wyrzucimy już w tym momencie wszystkie, bo mamy tyle naboi do pistoletów, że raczej nożami już walczyć nie będę. Te naboje póki co są dla mnie totalnie bezużyteczne, więc też je sprzedam. Piwo oczywiście. Standardowo cały alkohol wywalamy od razu. Puste butelki, śmieci, buraki. Perfum zostawimy oczywiście. Ja ostatnio dostałem 20 tych cygar, które dają efekt plus 8 do majsterkowania. Myślę, że aż 20 mi nie potrzeba. 5 zostawimy, 20 sprzedamy. Mraleki oczywiście wszystko zostawiamy. Linę myślę, że zostawię jeden motek, bo to wystarczy. Dwa spokojnie możemy sprzedać. Pancerze, głowa zostaje, kły. Kawa zostaje. Ten porcewiały SSH Helm, ja jakoś specjalnie mocno go nie używałem, więc myślę, że również go sprzedam. Lusterka również zostawię jeden, bo lusterko daje plus 3 do majsterkowania, więc na razie czego warto jedną sztukę mieć przy sobie. Tej gazety jeszcze nie sprzedałem. Myślę, że warto by ją przeczytać i również sprzedać, bo przeczytane czasopisma do niczego w ekwipunku już nam nie posłużą, a da się z nich wyciągnąć całkiem sensowne pieniądze, jak widzicie. No dobra, czapka zostaje, flaki jak najbardziej. Tutaj ten jeden medalion również możemy sprzedać. Jeden proch. Po 20 jest potrzebne do zrealizowania zadania. Diabelskie ziele również. Tego klucza od kopacza na razie nie wyrzucam, dlatego że nie wiem, czy do tej skrzyni będę mógł się dostać, czy ona jest już permanentnie otwarta, czy ponownie będę musiał użyć klucza. A tam jeszcze trochę gratów zostało. Jak będziemy w okolicy bunkra 317, to chciałbym tam jeszcze zajrzeć. Dobra, to jest wszystko rozładowane. Pusta butelka, kusza, ropa, hełm. Maska, to wszystko wywalamy. No i jest prawie 3300 rubli, więc całkiem nieźle i to tylko rzeczy od Rafa. Lecimy dalej. Fidel, 30 od razu do Rafa. No bo je do strzelby sprzedaję, bo strzelby póki co, tak jak mówiłem, używać nie chcę. Alkohol. No i zobaczcie, tak się wydaje. Graty, tam 70 rubli, tam 70 rubli i robi się już prawie 6000 rubli.
Dobra, ta strzelba myśliwska jest pusta, więc ona również idzie na sprzedaż. No i też bardzo fajnie to zaczyna wyglądać w kwestii dociążenia. Dobra, Fidela mamy z głowy, Julbars ma tylko mięso i pozostaje Hexogen. On również ma te naboje 54 mm R i one również nie są mi do niczego potrzebne, więc wywalam. Okej, burak. Alkohol. Hexogen ma jeszcze jeden motek liny i niech zostanie. Dwie liny na stanie. To myślę, że jest wartość bardzo bezpieczna, jeżeli gdzieś pojawiłaby się opcja zejścia na linię. Łom ma RAF 1 i myślę, że wystarczy. Zardzewiały TT, nagant, śmieci. Ten jeden ostry nóż mu zostawię. Gwoździe wywalamy, Makarow, flaki. Ta butelka. Nasiona kukurydzy zostawimy. Dobra, sól do Rafa. Granat pozostaje u Hexogena. On ma najlepsze umiejętności rzucania. No i zobaczcie, wylądowaliśmy na prawie 11 tysiącach rubli. Naprawdę sporo tego badziewia i to dość wartościowego udało się przynieść. No dobra. Ja myślę, że weźmiemy ten karabin. Tak, zerknę tylko, co on tu jeszcze ma ciekawego. Szabla. Ostrze tej szabli było wyraźnie wykute przed wojną, ale uchwyt i garda wyglądają jak dzieło jakiegoś postapokaliptycznego rzemieślnika. Trzeba mieć broń białą na poziomie 110, 7 zwinności. Niezłe obrażenia, 17,31, no ale do walki na blisko. Ma również PP-sze, PPS 43 i to nie zardzewiałą. Ona ma 7,14 obrażenia. Dobra, zacznijmy sobie na pewno od naboi. Bo te w gruncie rzeczy weźmiemy wszystkie, jak zwykle. No dobra, i teraz tak, ja myślę, że ja tej PP-szy nie będę kupował. Bo PP-sza na tym etapie wydaje mi się, że to będzie taki trochę półśrodek. Raczej wolałbym już iść w broń automatyczną, natomiast ta broń automatyczna, jak widzicie, w kwestii Hexogena, w kwestii Rafa również, 82 to jest poziom, którego ja w tym momencie jeszcze nie spełniam, ale u Rafa mamy dużo punktów umiejętności do rozdysponowania, więc myślę, że dobijemy do tego poziomu 82 i spokojnie będziemy mogli tego karabinu używać. Dobra, on jest z nabojami i on chodzi na te naboje 5,45 i to jest bardzo dobra informacja. No dobrze, zobaczmy, co on tu ma jeszcze dalej. Niebieski beret. Sowieckie siły powietrzne nosiły tradycyjne niebieskie berety. Kiedy go zakładasz, masz wrażenie, że zyskujesz tą sławną wytrzymałość desantową. Plus 1 do wytrzymałości na stałe, gdy nosimy ten niebieski beret. 410 rubli. Myślę, że warto wziąć. Założymy go Rafowi. No i zobaczcie, nawet jeszcze nie dobiliśmy do tej kwoty. Jeszcze możemy spokojnie się rozejrzeć, co on by tutaj mógł nam dać. Granat, ale myślę, że nie będę brał za 600, bo mamy dwa i myślę, że to wystarczy. Dobra, PP-szka jeszcze też jest załadowana 30-kami, to też je weźmiemy. No dobra, super stymulantu już nie biorę, bo mamy 12, wydaje mi się, że wystarczy, więc możemy wziąć jeszcze od niego 3000, prawie 800 rubli. No myślę, że mamy tutaj do czynienia w tym momencie z największą transakcją w dziejach mojej serii. No takiej wymiany to jeszcze nie mieliśmy. Przede wszystkim ogromnym plusem jest to, że pozbyliśmy się tego udźwigu, który cały czas gdzieś tam stanowił duży problem. No dobra, chyba by było na tyle. Powiem wam szczerze, że karabin automatyczny, no to się nie spodziewałem, że wpadnie. Dobra, przekazujemy wszystko do Rafa. Do widzenia. No i teraz tak. Jeżeli Raf miałby obsługiwać w tym momencie broń automatyczną, to SKS-a przekażemy Fidelowi. A co za tym idzie, wszystkie naboje do SKS-a również pójdą do Fidela,
a Fidel odda mi wszystkie swoje naboje, których używał do strzelby myśliwskiej. I ta strzelba myśliwska również będzie do sprzedania. Ok, tu sobie załadujemy. Hexogen ile ma nabojów? Hexogen 7 ma nabojów, dobra, czyli 3 naboje, dobrze, żeby mu Fidel jeszcze podarował. Niech ma przynajmniej pełny magazynek. Dobra, tutaj mamy pełno. Tutaj mamy pełno. A my bierzemy sobie już w tym momencie HK-33. Beret na głowę. Tą czapkę przekażemy Hexogenowi, bo on ma tą płaską czapkę, która daje plus do perswazji. Więc wolę, żeby miał jednak do przetrwania. No dobra. I to by było chyba na tyle. Jeszcze tą strzelbę możemy wcisnąć temu kupcowi. Za 1082 ruble, czyli praktycznie całe jego pieniądze jeszcze mu możemy zawinąć. Wezmę ten super stymulant. Ok, 1200. Ja już generalnie nie mam co oddać. Chociaż ja wiem, czy ten super stymulant jest taki potrzebny. No nie wydaje mi się, szczerze powiedziawszy. To zróbmy może tak, że weźmiemy kwotę tylko za strzelbę i będziemy kwita. No to powiem wam szczerze, że jestem bardzo zadowolony. Dlatego, że nie dość, że wpadł karabin automatyczny, to jeszcze zakończyliśmy na poziomie 12 tysięcy rubli. Więc wymiana bardzo udana. Dobra, w pierwszej kolejności dobijamy broń automatyczną do poziomu 82. Jeżeli będzie taka potrzeba, to mamy jeszcze 36 punktów, więc jeszcze będziemy mogli podbić tą broń automatyczną w razie, gdyby się okazało, że jednak jeszcze jesteśmy niezbyt mocni w obsłudze tego karabinu. No dobra, zajmijmy się w takim razie drugim tematem, a mianowicie gościem, który powinien być na statku w barze, czyli ten polityk z krasnoznamionnego. Strażnik kwaśno uśmiecha się do ciebie i kiwa głową, przez co jego kask prawie spada z jego burzliwej głowy. Toż to bohater dnia. Przechodź, jesteś w końcu honorowym obywatelem Peregonu. No proszę. Okazuje się, że jesteśmy honorowym obywatelem Peregonu dzięki temu, że nie dopuściliśmy do rozlewu krwi. No fajnie, a to znaczy, że nie będziemy potrzebowali już tych cholernych biletów, żeby wejść do miasteczka namiotowego. Tak, powodzenia na stanowisku. Nie musimy już nawet zagadywać tutaj do Zoi, bo generalnie pozbyliśmy się w tym momencie już wszystkiego, chociaż moglibyśmy zobaczyć, czy ma coś ciekawego. Ślepa handlarka w haftowanej chustce zwraca w twoją stronę niewidzialne spojrzenie pokrytych srebrną błoną oczu. Kto tu jest tak pewny siebie? Czy to nie ten, z kim rozmawiałam? Czego chcesz tym razem? Handlować? Rozmawiać? Już okej, pokaż co masz. O kurde, dobrze, że zajrzałem do niej, bo ona ma ten plecak, który ma plus 28 do udźwigu. Jak najbardziej warto, myślę, go wziąć. Zobaczmy, czy ma jeszcze coś ciekawego. Dziewiątki myślę, że już nie będę kupował, bo ja tam chyba mam ich w tym momencie ze 180 sztuk. Ale naboje do HK-33 jak najbardziej warto. I jak fajnie móc powiedzieć, że bierzemy naboje do HK-33, a nie w końcu do strzelby myśliwskiej. Perfuma kolejna. Myślę, że perfumy to na razie nie będziemy brali. Mleko skondensowane też mam w tym momencie 2 za 400 rubli. To może chyba też nie będę brał. No dobra, ja nie mam w zasadzie już w tym momencie nic, co mógłbym z nią wymienić, więc pozostaje kwestia po prostu zapłacić. Ewentualnie jest jeszcze to czasopismo. Kurczę, to może zróbmy tak. Ja na razie nie będę wymieniał. Przeczytajmy w końcu tą gazetę. Zobaczmy, co ona tutaj dała. Czerwony krok, 2.10.81, temat wydania listy z północy. Okej.
Grisza i Włodek przeszukali dziś teren wokół naszego improwizowanego obozu. Wrócili z unikalną wiadomością. Kilometr na południe odkryto ślady niedźwiedzia polarnego. Co więcej, zwierzę nie przeszło same, ale sądząc po grupie znacznie mniejszych odcisków z potomstwem kilku młodych. Lena uroczyście przysięgła, że nie wypuści je z rąk aparatu nawet we śnie. No dobra, otrzymaliśmy 11 punktów do przetrwania, więc bardzo fajnie. No dobra, i teraz będziemy mogli wcisnąć jej tą gazetę, dzięki czemu zyskamy 592 ruble, a to zawsze coś. Dobra, plecak, naboje. Naboje i herbatka. I chyba tyle było. Dobra, my daliśmy gazetę i resztę zapłacimy w gotówce. Ponad 2000 rubli, ale myślę, że warto ten plecak kupić. Nadal pozostajemy z kwotą prawie 10 tysięcy rubli. Tak cały czas zwracam uwagę na te pieniądze, dlatego że planuję wrócić do Krasnoznamiennego. Jeżeli się nie uda z perswazją przy wejściu do bunkra, przy tej windzie, tam gdzie stoi ten strażnik, no to trzeba będzie mu zapłacić, a to będzie nas kosztowało 7 tysięcy rubli. Więc dosyć dużo. Więc wolałbym nie schodzić poniżej tej kwoty. Dobra, Fidel ma w tym momencie udźwig 100 kilo. No dobra, i ten plecak możemy, myślę, od razu jej sprzedać. Odzyskamy 1000 rubli, więc bardzo fajnie. No dobra, pieniądze do Rafa. Do zobaczenia. W Peregonie mamy jeszcze do ogarnięcia walki psów. Myślę, że również warto się tym zainteresować, bo być może uda się wyciągnąć z tego jakieś sensowne pieniądze. Tutaj z tymi handlarzami już nie będę rozmawiał, bo generalnie już nie mamy nic, co nadawałoby się do sprzedaży. Dobrze by było jeszcze zagadać z Mambetowem w kwestii tej figurki, którą udało się zdobyć. Mamy również tego artystę tutaj, który wcześniej czekał na zlecenie. Powiedział, że w razie jak już dostanie to zlecenie, to będzie miał dla nas zadanie, więc myślę, że warto zapytać go, czy już dostał. No dobra, ale zacznijmy od walki psów. Brzuchaty, menadżer walk psów, żuje cygaro i liżąc tłuste palce, liczy pieniądze. Podnosi wzrok na ciebie, a w jego oczach zapala się chciwe światło. Cześć, wielkoludzie. Przyszedłeś wystawić swojego przystojniaka na walkę? Opisz mi zasady tych walk. Zasady. Menadżer walk uśmiecha się z pogardą. Główną zasadą jest brak zasad. Walka toczy się na śmierć i życie. Zwycięzca dostaje wszystko, a przegrany tylko swojego martwego psa. Myślę, że Julbars jest już na tyle mocny, że da sobie radę. Brzmi interesująco. Chciałbym wziąć udział. To mi się podoba. Możesz wystawić psa raz dziennie. Stawka wynosi 50 rubli dla tchórza, 100 rubli też dla tchórza, 300 rubli dla normalnej osoby. Firma bierze 10% wygranej. Co ty na to? No dobra. Kto będzie przeciwnikiem mojego psa? Stawiam 300 rubli. 300? Zapiszę. Szanuję ten wybór. Cóż, wsadź swojego czworonożnego zwierzaka, najlepszego przyjaciela człowieka, do tej mniejszej klatki. Rozkazujesz Julbarsowi wejść do małej klatki sąsiadującej z areną. Daj mu popalić, Julbars. Dokładnie tak. Daj mu popalić, piesku. Nie widzimy opisu. Julbars to oczywiście ten piesek z prawej strony. Nie widzimy opisów, więc nie widzimy, jakie padają obrażenia, ale Julbars wygrywa. Mężczyzna odrywa się od liczenia pieniędzy i sprytnie mruga do ciebie.
Co za zwycięstwo! Gratulacje! Ty jako właściciel mistrza dostajesz swoje zasłużone 540 rubli. No tak, bo stawiamy 300, więc zgarniamy 600 minus jego prowizja. 540 rubli. No proszę, a tutaj leżą zwłoki poległego pieska. Możemy perfidnie jeszcze zajrzeć do środka, gdyby cokolwiek tutaj było, to moglibyśmy jeszcze to zabrać. No dobra, jak wygląda Julbars? No proszę, nie było tak kolorowo, jak mogłoby się wyglądać, jak wyglądało. Ja mówiłem wcześniej, że nie widzieliśmy tam oczywiście tych punktów obrażeń, jakie otrzymywał nasz piesek, ale zobaczcie, pozostało mu 9 punktów życia, więc w zasadzie można powiedzieć, że wszystko tutaj odbyło się o włos. Dobra, cała reszta ekipy jest zdrowa, więc myślę, że Julbarsowi możemy spokojnie dać trochę mięsa do zjedzenia. Niech się zregeneruje. A my się przy okazji trochę odciążymy. Okej, masz całe mięso surowe ode mnie. Fidel ma tego mięsa po prostu całe mnóstwo. Możemy wrzucić jeszcze 7 sztuk, żeby nie przekroczyć 12. Dobra, 81 punktów. Już w sumie możemy go wyleczyć do końca już. Dobra, jeszcze 3 sztuki mięsa do Julbarsa. Dobra, zagadajmy z Mambetowem. Zobaczmy, czy pojawi się jakakolwiek opcja związana z figurką Wenus. Mambetow wygodnie mieści się na skrzypiącym starym łóżku. Na pierwszy rzut oka wydaje ci się, że jest otyły, ale to tylko iluzja. Facet ma bardzo szerokie kości i wesoło gwizdze jakąś melodię. To chyba kawa Czajkowskiego. Witaj, kochany. Czego chcesz tym razem? Chciałem tylko zadać kilka pytań. Chyba dam ci kilka minut. Pytaj, opowiedz o Peregonie, opowiedz mi o handlu, opowiedz mi o karawanach. Okej, to są chyba te wszystkie tematy, które już z nim omawialiśmy. Nie ma nic nowego. Powiedz mi o handlu. Handel idzie dobrze. Do Trudogradu. Dobra, no to już gadaliśmy. Peregon jest kluczowym węzłem w całym tym mętliku. Ciekawe, muszę iść. Okej, nie ma nic nowego. Sprawdźmy w takim razie jeszcze naszego artystę. Brodaty artysta wciąż maluje w swoim szkicowniku. Gdy się zbliżasz, odwleka wzrok od abstrakcyjnych głębin swej sztuki. Cześć, co cię tu sprowadza tym razem? To już na kilka pytań, więc potrzebujesz jakiejś pomocy? Nie, nie teraz, wciąż czekam na jakieś dobre zlecenia. Rozumiem, w takim razie do rychłego zobaczenia. Okej, artysta jeszcze czeka, więc tutaj nic nie zdziałamy. Ciekawe, czy dziadyga nas wpuści do szefa. Szef odpoczywa, nie przeszkadzaj mu. Dobrze. No dobra. Ogarnęliśmy walkę psów. Fajnie udało się wygrać. Wpadły kolejne pieniądze. Z Kalindrom chyba nie ma już o czym rozmawiać, więc wydaje mi się, że będziemy wracali na powierzchnię statku i lecimy do baru zagadać z biurokratą z Krasnoznamionnego. Mamy go popędzić, żeby ten zorganizował czym prędzej wybory w Otradnoje, a my będziemy musieli wpłynąć na przebieg tych wyborów. Więc to zadanie zapowiada się naprawdę ciekawie. No dobra, to chyba ten, bo Dan mówił, że gościu ma brodę. Rozgląda się, ano tak. Widzisz mężczyznę przed 50. Wskazują na to występujące w gęstej czarnej brodzie siwe włosy, mocne, podkreślane przez zaawansowane łysienie czoło oraz przeszywające wdzięczne spojrzenie, które może posiadać tylko doświadczona osoba. Mężczyzna pochylił się w zamyśleniu nad stosem wódki. Siedzący obok niego bandyta cicho coś szepcze mu do ucha. Pardon, nie przeszkadzam? Brodaty pan w garniturze, jak i mężczyzna siedzący obok niego, jednocześnie podnoszą głowy. Pierwszy zaczyna rozmawiać mężczyzna z brodą. Mówi grzecznie, ale w jego głosie wciąż słychać lekkie rozdrażnienie. Przepraszam, z kim mam zaszczyt? Och, moje maniery. Mam na imię... Mężczyzna ziewa i kiwa głową. Raf.
Nie wierzę, że tak się nazywasz, jednak nie mogę sprawdzić. Mów mi Iwan. Iwan, tak? Czy Iwan Iwanowicz nie jest przypadkiem urzędnikiem z Krasnoznamiennego? Chciałbym zadać ci kilka pytań, o czym rozmawiacie. No okej, idziemy w to pierwsze. Mężczyzna ze zdziwieniem podnosi brwi i spogląda na swojego wielkiego strażnika. Dlaczego myślisz, że jestem tym Iwanem Iwanowiczem? Pasujesz do opisu? Przeczucie mi to mówi. Nie powiedziałem, że to na pewno ty, tylko zgadywałem. A co, mylę się? Przepraszam. Okej, pasujesz do opisu. Czyżby? Kto ci mnie opisał? Twój kumpel Dan z fabryki. Iwan Iwanowicz uderza się w czoło i gestem nakazuje ci usiąść. Tak, tak. Jak mogłem zapomnieć? Chodzi o wybory w tej wiosce, Otradnoje. Tak naprawdę zgodziłem się pomóc Denisowi Denisowiczowi w tej delikatnej sprawie, legitymizować sam proces, że tak powiem. To dobrze. W takim razie musisz już ruszać w drogę. W wiosce trzeba przeprowadzić wybory. Masz w ogóle prawo do przeprowadzenia wyborów w Otradnoje? Tego drugiego nie będę go pytał, bo pytaliśmy już o to Dana i Dan powiedział wprost, że nie ma takiego prawa. Ale kogo to obchodzi, nie? Dlaczego zdecydowałeś się pomóc Danowi? O to mogłoby być ciekawe. Denis Denisowicz i jego banda, armia, od niedawna są oficjalnymi przedstawicielami Krasnoznamiennego na centralnych pustkowiach. Jako lokalny przedstawiciel rządu muszę pomagać naszym podwładnym. No, w sumie ma rację, no tak jest. Dokładnie tak, jak powiedział. No dobra, to dobrze. W takim razie musisz już ruszać w drogę. Już? Cóż, nic nie można zrobić. Powiedziałem, że pomogę, to trzeba pomóc. Iwan Iwanowicz i jego ochroniarz wstają zza stołu. Przygotujemy samochód. Jeśli wy też potrzebujecie podwózki, zapraszamy. Miejsce w samochodzie jeszcze jest. Przejechać się byłoby świetnie. Tak, samochód w tym regionie jest prawdziwym zbawieniem. Pomyślimy o tym. No dobra. Iwan proponuje podwózkę do Otradnoje, ale szczerze powiedziawszy nie chce jechać, dlatego że po pierwsze opróżniliśmy nasze plecaki, więc idąc do Otradnoje zdobędziemy trochę nowych gratów, które będziemy mogli sprzedać u kupca w Otradnoje, a po drugie chciałbym przetestować ten karabin HK-33. Cieszy mnie to, że pojedynczy strzał to 4 punkty akcji, dzięki czemu my w tym momencie mamy 8, więc będziemy mogli strzelać 2 razy na turę. Celowany to już jest 5 punktów akcji, a seria 6 punktów akcji. No dobra, tak jak mówiłem, na pewno chciałbym przetestować ten karabin fakcji, więc myślę, że w drodze z Peregonu do Otradnoje nadarzy się taka okazja. Chciałbym jeszcze zobaczyć, jakim oni przyjechali tutaj samochodem. No okej. I tutaj stoi jeszcze jeden strażnik, co ciekawe, czyli ich trójka, nasza trójka, czyli łącznie 6 chłopa plus pies w tej starej, zardzewiałej ładzie chyba. No to byłoby naprawdę bardzo ciekawe. Ja wiem, że jest samochód gdzieś tutaj, bo to widziałem w filmach u Roya, ale tamten był taki bardziej opływowy, więc to raczej na pewno nie jest ten. Dobra, my pójdziemy sobie pieszo. Do Otradnoje nie mamy daleko. A każda opcja zdobycia punktów doświadczenia, myślę, że jest tutaj bardzo na plus. No ta wizyta w Peregonie była naprawdę bardzo owocna. No dobrze, ruszamy. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają nasze efekty. 25 minut zadziała jeszcze tylko kawa. Herbata przez godzinę, więc za chwilę trzeba będzie się zatrzymać, żebyśmy też nie napatoczyli się na bandytów, nie będąc do tego przygotowanym. Dobra, myślę, że tutaj możemy gdzieś mniej więcej w połowie drogi rozbić sobie obóz. Kawka, herbatka i chyba tyle, bo Jules Barsa
już wcześniej udało się doprowadzić do ładu. Całkiem nieźle to wygląda. Julbars już ma zdrowie na poziomie 100. Blisko do kolejnych awansów. I to kolejny dobry powód, żeby stoczyć parę walk. No to jest dokładnie ten samochód, o którym wspominałem wcześniej. A my ruszamy dalej do Otradnoje. No i proszę, tym razem udało się dojść bez żadnych problemów. Nikt nas nie zaatakował. Patrzę tak po bokach, bo tutaj w Otradnoje są cały czas te groby, które gdzieś tam mnie interesują. Ale co ciekawe, ja gdzieś po drodze posiałem łopatę. Jak tak przeglądałem teraz, jak sprzedawaliśmy graty z ekwipunku, to ja nie widzę tej łopaty. A pamiętam, że gdzieś tam po drodze, jak z kimś handlowałem, to jeszcze mówiłem, że specjalnie kurde tą łopatę muszę kupić, żeby mieć na w razie czego, gdy zdecydowalibyśmy się kopać te groby w Otradnoje. Ale też sprawdzaliśmy je wtedy skanerem i skaner nic nie wychwycił, więc nie wiem, czy jest sens. Natomiast pisaliście mi w komentarzach, całkiem słusznie, bo to potem sprawdzałem, że w fabryce Udana jest jakaś mogiła, jakiś grób tam zaraz obok tego domku, w którym siedzi Dan. I faktycznie jest tam coś. Więc myślę, że gdy tylko pojawi się opcja kupienia łopaty, no tak najbardziej trzeba to zrobić. I gdy będziemy w okolicach fabryki, no to również należy tam podejść. Może jest to powiązane z Chigurowym, kto wie. No dobra, ale to oczywiście wszystko sprawdzimy w następnym odcinku, na który już teraz serdecznie Was zapraszam. Jak zwykle dziękuję za wszystkie łapki w górę i komentarze. Do zobaczenia i do usłyszenia. Hej, hej!